Bieżąca sytuacja jest w miarę stabilna, no poza Damianem, który przechodzi rehabilitację i tak jak wczoraj tam przynajmniej wypowiedział się w Lidze Plus Ekstra, za 3 tygodnie zacznie już takie treningi, bym powiedział, piłkarskie, na to wychodzi, no to są tylko rotacje kartkowe, wraca Polczak, Piotrek po pauzie za kartki, a wypada Marcin Budziński. Pozostali do dyspozycji. Dziękuję bardzo, oddaję głos Państwu, proszę o pytanie. Czy to, że wraca Piotrek Polczak, oznacza, że wraca też do 11? A to zobaczymy jutro w trakcie meczu. Jeśli chodzi o Zagłębie Lubin, to jest zespół, który, no, jak pokazuje ten sezon, to oprócz Legii to jest jedyny zespół, który Was był w stanie pokonać 2 razy. Czy Pan to jakoś odbiera, że ten zespół jakoś szczególnie nie leży Wam? Czy... Znaczy, fakt, że 2 razy z nimi przegraliśmy, no, ale to myślę też u nas jakaś dodatkowa motywacja i chęć przełamania się. Fakt, że zespół dobrze grający na wiosnę rzeczywiście wygląda to, bym powiedział, bardzo dobrze, bo poza Legią chyba są najlepiej punktującym zespołem, jeśli nie najlepiej punktującym. No ale myślę, że trzeba wyciągnąć wnioski z tych 2 porażek. Jutro będziemy chcieli po prostu to odrobić. Czeka nas na pewno trudny mecz, bo jak pokazuje życie i wyniki meczów w tej grupie finałowej, tu już nie ma jakichś spektakularnych zwycięstw, wysokich, tu wszystko się oscyluje wokół remisu albo zwycięstwa 1 bramką. No to są już mecze o coś, także na pewno czeka nas spotkanie trudne, ale po tym remisie w Gliwicach myślę, że widać, że zespół podniósł głowy, że jest taka fajna mobilizacja i chcielibyśmy to przełożyć na następne mecze. Czy następcy Marcina Budzińskiego już Pan ma? Pewnie Pan nie powie to, ale czy już Pan wybrał, czy jeszcze się... Ale następcę znaczy jako co? Zastępcę. No, Marcin nie zagra, tak? Ze względu na kartki, więc pytam o to, czy już wiadomo, czy już Pan wie, kto go zastąpił. Wiem, ale nie powiem. Wiem, oczywiście. No, dzień do meczu, no, trudno, żeby jeszcze człowiek nie wiadomo, jakie miał dylematy. Wiemy już, jak mniej więcej to będzie wyglądało, natomiast no, wszystko rozstrzygnie się jutro. Trenerze, Mateusz Dowia to ostatnio taki efektywny dubler. On jest jakoś bliżej pierwszego składu? Znaczy Mateusz Dowiak to jest fajny chłopak, który teraz daje coraz mocniejsze sygnały mnie jako trenerowi, żeby go po prostu wstawiać do pierwszej jedenastki. Cieszę się z tego, jak on dał zmianę. Cieszę się z tego, że miał fajną asystę bramkową. No by tak dalej, powiem. Panie trenerze, jeśli chodzi o... Bo Pan mówi, że zespół podniósł głowę po tym meczu z Piastem. Natomiast nie było od 6 meczów zwycięstwa. To też wiemy. No właśnie, ale czy pan jakoś zwraca na to uwagę, czy raczej nie rozmawiacie o tym? Znaczy nie, no, rozmawiamy o wielu sprawach, o tym też rozmawiałem, przecież no, nie ma to jakiejś, nie wiadomo, jakiej radości czy wielkiego hura optymizmu z tego powodu, żeśmy nie wygrali od 6 kolejek. My wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że gdzieś to się zacięło, ale też nie ma jakichś powodów do tego, żeby to nas ugniatało, czy żeby, nie wiem, jakiś ciężar nam wkładało dodatkowy na plecy. Trzeba będzie po prostu jutro przełamać się, odnieść zwycięstwo, no i skończymy te pytania. Chciałem o Bartka Kapustę zapytać, bo on ostatnio 2 mecze zagrał, nie na skrzydle, tylko w drugim, bo defensywny pomocnik. No, może nie jako defensywny pomocnik, grał jako cofnięty pomocnik. No. Czy po prostu Pan go bardziej chce wykorzystać właśnie w ten sposób, niż Pan, to jest on więcej dla drużyny? Znaczy, prawda jest taka, że teraz, gdy nie ma Damiana Dąbrowskiego, teraz, gdy nie ma jeszcze Marcina Budzińskiego, no to małe pole manewru mamy w środku i musimy to jakoś ustawiać tak, żeby tej kołdry starczyło no, na wszystkie formacje. Bartek jest zawodnikiem uniwersalnym, myślę, że daje sobie radę zarówno i na środku, jak i na skrzydle, także tutaj akurat nie ma problemu. No. Spełnia to, co przed nim się stawia, więc to jest najważniejsze.